W Głogowskim Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej właśnie rozpoczął się specjalny tydzień poświęcony zdrowiu psychicznemu. Na podopiecznych czeka szereg warsztatów, które mają zwrócić uwagę na różne aspekty chorób psychicznych oraz wskazać wszelakie możliwości radzenia sobie z tego typu problemami. Dalsze tempo życia, ciągły stres, brak odpoczynku, wszystko to może prowadzić do pewnych zaburzeń, które będą nam psuły nasze funkcjonowanie psychospołeczne. W związku z powyższym nastawiłyśmy się na takie wielotorowe działania. Chcemy zrobić coś dla naszej wiedzy, czyli warsztaty psychologiczne, tematyczne, coś dla naszego ciała, czyli warsztaty integracyjno-ruchowe. Również chcemy wyciągnąć nasze uzdolnienia manualne podczas warsztatów praktyczno-plastycznych. Podopieczni placówki chętnie biorą udział w organizowanych przedsięwzięciach, a prowadzący zachęcają ich do aktywności. Co tu się dzisiaj dzieje na tej sali? No, próby takie mamy do bocio. I trudno się w to gra, jak się w to gra, o co chodzi? Niebieską albo czerwoną trzeba do białej kulki rzucić. Tu się dzieje zajęcia takie sportowe. Kto wygra właśnie do buli białej, ten wygrywa. Ale ogółem to fajnie to jest, bo cały czas coś się wspomina, coś jest zawsze, zawsze jest wesoło. Co warte podkreślenia, każdy głogowianin może wziąć udział w warsztatach. W ten sposób placówka chce wyjść do osób, które zamykają się w domach, a powinny skorzystać z pomocy. Te warsztaty uważamy jako warsztaty otwarte i chcemy pokazać, w jaki sposób pracujemy. Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby chętne do tego, aby tutaj przyjść, zobaczyć i bezpośrednio doświadczyć możliwości, jak i również swojego własnego uzewnętrznienia się tutaj u nas. Mamy miejsca wolne i chcemy tymi naszymi działaniami promocyjnymi dotrzeć do jak największej liczby osób. Wstępem do Tygodnia Zdrowia Psychicznego w placówce był filmik, który stworzyli podopieczni instytucji wspólnie z opiekunami. Dotyka on właśnie problemu zdrowia psychicznego.